No i słuchaj, kurwa, no moja sąsiadka, która straciła 5 lat temu palec w sumie w takiej dosyć nietypowej sytuacji, bo otwierała konserwę z takim, kurwa, wiesz, gulaszem angielskim, wiesz, tam ostre, takie krawędzie, nie? No i ona ma taką zabytkową wazę, wiesz, że trzymają w sumie w salonie, w telewizorze takiego starego typu kineskopowy, taki, wiesz, z tą dupą, nie? No i jej mąż lubi sobie wypić, nie żeby był alkoholikiem od razu, ale tam wódki czy różańca nie odmawia, no i pewnego razu on, wiesz, wrócił wypity do domu ze swoim kumplem Andrzejem, zresztą Andrzej, tak jak i ty, typ człowieka, który mało mówi, na co dzień pracuje jako dozorca, no a w weekendy dorabia sobie jako instruktor nurkowania, nie? No i wiesz, on podczas jednej ze swoich takich podróży zobaczył na brzegu, wiesz, wyrzuconego przez ocean walenia, wiesz, takiego, kurwa, wieloryba, nie? No i przypomniało mu się wtedy, jak jego babcia opowiedziała mu bajkę, zresztą, kurwa, skończ pierdolić, daj mi ten sos serowy. Tego nikt się nie spodziewał, ani Andrzej i kolega, nawet babcia i sąsiadka, gdy straciła swego palca, że ten nowy sos serowy będzie tak dopierdolony. Siemanko, witam na kanale KFD, z tej strony Mleko. Wiele osób prosiło o odcinek z trudnymi pytaniami do mnie, zatem jedziemy. Widzicie, przechodząc do KFD, wiedziałem, na co się pisze, że nie ma takiej opcji, że pozostanę naturalem, bo jest umowa prosta, że Wojtek daje mi 20 koła miesięcznie tylko i wyłącznie, jak wszczepię sobie od niego syntol. Także pamiętajcie, tutaj w KFD mamy najlepszy towar, szczególnie tutaj w Skoczowie, gdzie nagrywamy ten odcinek, ale tak naprawdę nie wiem, czy zauważyliście, że zawsze osoby, które są na jakiejś tam bombie, są po prostu starsze. Jeszcze jestem młody, broda dopiero co wyrasta, 24 lata, skończone tydzień temu, także można powiedzieć, dajmy sobie 5-10 lat, kilka zerwanych bicepsów lub klatek piersiowych i w tym momencie bombka będzie jak znalazł. Ponieważ pamiętajcie, bycie naturalem jest smutne, gorsza regeneracja, waży tylko 95 kilo, do paleciaka mi brakuje 15, a cały czas są pytania, kiedy go pobiję. Także dajcie mi jeszcze jakieś 5-10 lat, 3 zerwane klatki i bomba będzie moja. Wiecie, z dwubojem jest zajebista zajawka, że to jest sport, który wymaga mega mobilności, mega techniki. Przede wszystkim jest robiony szybko. Jak ktoś przychodzi i chce się nauczyć przysiadu, to można mu powiedzieć, dobra, byku, spowolnij, 5 sekund w dół i się nauczyć jakoś tej techniki. W dwuboju jest tak, że generalnie albo robisz coś szybko, albo nie robisz wcale. No i przede wszystkim wymaga to pewnej regularności i poświęceń. Wiadomo, że najlepsze osoby w dwuboju zaczynają, jak mają powiedzmy 10 lat, czy nawet często mniej. U mnie w klubie właśnie UKS Talent są dzieciaki, które właśnie mają około 10 lat i to jest fajny moment, żeby zacząć. Także jeśli właśnie masz poniżej na przykład 18 i szukasz fajnego klubu, no z klub, jeśli chodzi o kluby, to możemy sobie pogadać z Wojtkiem i Grześkiem, ale chodzi oczywiście o kluby dwubojowe. Także no ja, dwubój to jest taka moja zajawka, taka prawdziwa pasja, coś co jest fajnego, ale jednocześnie mega trudnego. Przez właśnie to, że jednak miałem sporo przygód z trójbojem, czy też na początku z trenowaniem pod sylwetkę, tak wiem, że nie widać, ale masa spada od dwuboju, od nierobienia kapturów na maszynach. Ale wiecie jak to jest, trójbój? Trójbój jest takim wygodnym sportem. Przychodzisz sobie, pompujesz, zajmujesz klateczkę, nie musisz stać. W dwuboju jest tak, że robisz krótkie przerwy, przez to, że jest dynamika, że te serie są krótkie, szybkie, nie robisz dużej ilości powtórzeń, nie ma pompy, to jesteś w stanie naprawdę co minutę czy dwie podejść sobie do tej kolejnej serii. Natomiast w trójboju przychodzisz sobie właśnie ręczniczek na ławeczkę, jak sobie pościelesz, tak sobie zrobisz seryjkę, powolutku klateczka. No i to jest taki przyjemny sport, nawet jak się napijesz, nawet jak masz dużo pracy, zawsze przychodzisz po pracy czy też po dobrym piciu i zawsze jakoś to leci. No oczywiście gorzej w przypadku asekuracji, ponieważ jak robisz przysiad z asekuracją, bardzo często może coś się stać, a w dwuboju tak naprawdę jesteś zdany na siebie. I wydaje mi się, że trójbój jest tym, w czym jestem po prostu lepszy. Ponieważ, no jak wiecie, jestem dosyć wolny i statyczny, do dwuboju trzeba być szybkim. Także trójbój, przyjemny sport, w którym na pewno postaram się jeszcze bardzo wiele razy wystartować. Może jak będę miał więcej niż 60 lat, to wtedy wygram jakiś tytuł, bo wtedy nikt już nie będzie z moich rówieśników startował, ale dajcie mi czas. Podsumowując, jest bardzo wiele pytań do mnie, czy to na kanale, czy na Instagramach, jak połączyć oba te sporty. Ja uważam, że się da, chociaż według mnie, jeżeli ktoś ma bardzo dużą bazę w dwuboju, to będzie mu zajebiście odnaleźć się w trójboju, a nie do końca to działa odwrotnie. Mimo że jest parę wspólnych elementów, takie jak siady, czy też ogólna potrzeba posiadania silnych barków czy łokci, silnych nóg, ale podsumowując, da się połączyć obie te rzeczy. Ja na pewno postaram się w tym roku raczej skupić się na trójboju, tak jak mój poprzedni rok to było sporo dwuboju. Być może w przyszłym roku też zobaczycie mnie w dwuboju.
Tak naprawdę to znacie jakiegoś trójboistę w Polsce, który jest docięty? To nie jest Ameryka, moi drodzy. Ja wiem, że widzicie sobie na YouTubie amerykańskim, że tam są ludzie docięci, wielcy jak Larry Wills, ale no na polskich ziemniakach nie idzie tego dokonać, zwłaszcza naturalnie. Także trójbój jest właśnie takim sportem dla wygodnych. Jeśli jesteś leniwy, tak jak już wspomniałem, jesz sobie jakiś tam McDonald's albo KFC, idziesz sobie na trening, popompujesz i zawsze masz tą wymówkę, że przecież się ruszasz, nie? Co z tego, że na treningu spaliłeś 100 kalorii, jak tam wiadomo, 1000 zjadłeś maku. No to jest oczywiście dla żartu, a tak na poważnie to trochę tak jest, że trenując jednak pod wynik zaczynasz się skupiać na wyniku i mimo, że wiesz, że dieta jakoś ci się tam przyda, rzeczywiście jedząc zdrowo czy zapewniając dużą ilość kalorii czy białka wspomagasz ten progres, to jednak jeśli chodzi, no możecie się ze mną nie zgodzić, ale jeżeli na przykład mówi się, że co jest ważniejsze, trening czy dieta, to w treningu sylwetkowym powiedziałbym, że ta dieta jest o wiele ważniejsza, zwłaszcza wytrzymanie psychiczne, jeśli jesteś na redukcji. Natomiast w trójboju to tak naprawdę no, nie mówi się o słowie redukcja, tylko mówi się często o słowie zbijanie do zawodów, do niższej kategorii wagowej. Tak jak na przykład w treningu dwubojowym czy trójbojowym mówi się bardziej o trenowaniu ruchów, gdzie trenujesz faktycznie, masz rozpisany plan, masz zaplanowane, co masz robić, jakie ruchy masz wykonać, no to w treningu kulturystycznym mówi się bardziej o partiach, o wyszczególnianiu poszczególnych partii. I nie mi osądzać oczywiście, co jest lepsze czy złe, ale ja odnajduję się właśnie w treningu pod jakiś tam zaplanowany cel. W sensie, jak trenowałem kiedyś pod sylwetkę, tak jak już mówiłem, może tego nie widać, ale jak trenowałem jakieś 5-6 lat temu głównie pod tą docinkę, no to wydaje mi się, że ten trening był trochę innej jakości, że jakby nie szedłem na trening z tą perspektywą wow, dzisiaj muszę pobić ten rekord, tamten rekord, to poprawić, tamto poprawić, tylko no jednak skupiam się na tym, żeby przetrwać ten trening ledwo żywy, żeby iść do domu, trzymać dietę, która jest tak bardziej ważna. No ja bym powiedział, że jak właśnie trenowałem pod sylwetkę, to jednak trzymanie diety było zdecydowanie najgorszą częścią tego procesu. I tak jak, powiedzmy, jak jeszcze nie ćwiczyłem, to ważyłem tam 80 parę kilo, w trakcie przygotowań do mojej najbardziej dociętej formy udało mi się schudnąć te 15 czy 20, no i w tym momencie zaczynała się taka obsesja na punkcie tej diety. Jaka obsesja? Na przykład ważenie marchewek, bo wiecie, jeżeli przebiję makro o 30 kalorii, to nagle się okazuje, że jest problem. Miałem nawet taką fazę, że jak brakowało mi makro, to jadłem sobie marchewki z keczupem, no bo wiecie, na przykład 2200 kalorii została na przykład kolacja o tej godzinie 20, o godzinie 24 nie możesz spać, bo chce ci się jeść, co myślę, że każda osoba na redukcji to miała, jedni mają lepszą psychę, inni gorszą, no i wtedy właśnie wjeżdża albo suchy tuńczyk, albo oczywiście bez soli, bo sól zalewa, nie? Albo właśnie marchewka z keczupem. Także jeżeli przejdziesz sobie przez na przykład 2 czy 3 lata takiego gubienia się wokół tego pilnowania diety, redukowania i posiadania obsesji właśnie na punkcie ciągłego ważenia, nie, że nie pojedziesz na wakacje, ponieważ musisz wziąć wagę i nie możesz za bardzo sobie policzyć, nie to, co pojedziesz sobie do mamusi, ona ci poda skabowego, który dobrze wejdzie na przysiad. Także trójbój, tak, powiedziałbym, że trójbój jest po pierwsze sportem dla wygodnych ludzi i dla tych, którym się nie chce trzymać michy, tak jak my wszyscy w KFD. Jak osiągnę swoje wszelkie sukcesy trójbojowe, takie jak zrobienie 80 kg na ławce, jak zerwę już 3 razy klatę, to obiecuję wam, że zacznę redukować. I w tej chwili jeszcze o tym nie myślę i to wiecie jak jest, że w tym momencie mówię, obiecuję wam redukcję, miną sobie 2-3 lata, dalej mnie będą pytać o redukcję, a ja udam, że nic takiego nie powiedziałem, nie? Tak bardzo często jest na YouTubie, że ktoś coś mówi, później mijają 2 lata i się wykręca, że jednak nie, nic takiego wcale nie mówiłem. Także od roku tak naprawdę schudłem kilogram, także można powiedzieć, że już ten temat redukcyjny się rozpoczął. Przy dobrych wiatrach obliczyłem, że za jakieś 15 lat chudnąc tym tempem będę miał formę na Sopot, także wydaje mi się, że lada moment. Przy okazji napiszcie mi w komentarzu, gdzie można kupić dobry bronzer, żebym mógł sobie spokojnie wyjść na plażę. No i to może być pierwsze pytanie, na które nie będę odpowiadał bekowo w porównaniu do pytań o redukcji. I wiecie, ja tak naprawdę nie zacząłem tego YouTube'a z myślą, że będę na nim kosił jakieś miliony i myślę, że nikt w Polsce nie zaczął YouTube'a z myślą o pieniądzach, a bardziej albo o rozgłosie, albo o robieniu czegoś, co może ci pozwolić się odprężyć po pracy czy po szkole. No i tak samo na początku, jak nie miałem dużo tych zasięgów, no to oczywiście nic nie da się z tego wyciągnąć. Później w tym momencie, kiedy zaczynasz łapać jakieś zasięgi, no to masz tak naprawdę, wydaje mi się, że dwie opcje. Albo idziesz pod mega dużo wyświetleń i w tym
momencie nawiązujesz jakieś współpracę, albo idziesz pod to, żeby zachęcić ludzi do jakichś tam na przykład kupowania ciuchów, czy supli, czy e-booków, czy szkoleń i tak dalej. No i wiecie, tak naprawdę im większy zasięg, tym do pewnego stopnia można to monetyzować, niezależnie czy twoją branżą jest sprzedawanie ciągników, czy jakiekolwiek konsultacje z jakiegokolwiek tematu. No ale na pewno da się na tym zarobić, ale nie jako coś głównego, nie? Czyli jeżeli idziesz, robisz to tylko i wyłącznie z perspektywy zarabiania na tym hajsu, to być może ci się nie uda, bo ludzie myślą, że nie jesteś wiarygodny. Natomiast jeśli robisz coś, bo to lubisz i dodatkowo jesteś w stanie znaleźć jakieś źródła, jak na tym można zarabiać, tak samo jak legendarne 40 tysięcy co miesiąc od KFD, kto ma wiedzieć, ten wie, no to tym bardziej jest to fajne. Jeśli miałbym na jeden dzień przenieść się w ciało kogoś innego, to na początku musiałbym obrobić dupę Grześkowi, który stoi tutaj nade mną i jeżeli powiem coś o uszkodzonym tricepsie, to prawdopodobnie zaraz mnie zabije. Ale póki jeszcze tego nie zrobił, to muszę mu objechać dupę za to, że ma... Ile Grzesiek masz lat? 32. Wygląda na ile? 58. Ten trenbolon, co on robi z ludźmi? Masakra. Także wiecie, no jeżeli bierzecie różne środki, zaczyna wam się tutaj coś kręcić. Ale nie, Grzesiek pozytywny chłopak, ale wydaje mi się, że on jest po prostu za dobry. Ja nie mam tego genu w sobie, tych ambicji, dlatego nie mógłbym nim być. Także kogo mamy dalej? Pana ministranta. Pan ministrant, jak wiemy, już od dawna nie trenuje. Kto chciałby być kimś, kto lata świetlości ma już za sobą? Wiecie, no fajnie jest to wspominać oczywiście, ale już ta forma najprawdopodobniej nie wróci. Ale zawsze jakieś wesele można sobie nagrać. Natomiast jeżeli chodzi o braci Kotów, to jak widzicie, tutaj moje paznokcie są czyste, nie kibicuję klubowi FC Czarny Pazur, mój tyłek też jest jeszcze czysty, także wolę, żeby tak pozostało, ale oczywiście no, kto mógłby być bardziej przystojny od nich? Jeżeli zależałoby mi na tym, żeby być najseksowniejszą osobą na Śląsku, to oczywiście wolałbym być jednym z Kotów, no ale wiecie jak to jest. No, mimo, że na pleciach charakteryzuje się bardzo dużą merytoryką, no to nie mógłbym być z takim bratem, który nie jest w stanie sklecić konstruktywnie zdania. Z Wojtkiem sprawa jest taka, że miał mi odpalić 40 tysięcy co miesiąc od KFD. Dalej tego nie zrobi, więc muszę do niego zadzwonić. Ale no, jeśli miałbym być kimś, no to mógłbym właśnie być takim Wojtkiem, który zarabia 40 tysięcy na KFD. Natomiast z drugiej strony mamy pana Big Mike'a, który również, no jednak, no, nie ma tych mięśni na syntolu, więc fajnie wyhodować coś naturalnego. Ponieważ jak wiecie, no nigdy nic tam za bardzo nie brał. Ale z drugiej strony, no nie może się podrapać za bardzo po plecach, więc no jest mi dobrze, będąc kim jestem, mogę się jeszcze podrapać po plecach, więc zostanę sobą. Pij mleko, będziesz wielki. Elo. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, to sprawa jest trochę trudniejsza. Tam o wiele większą różnicę robi właśnie bycie na bombie. No to o tyle w sporcie siłowym to bardzo ważny jest gen, jak i trochę tej techniki podstawowej szybkości. Szybkość naprawdę ciężko jest zbudować, także jeżeli ktoś się z tym urodził, to oczywiście ma już parę rzeczy z głowy. Natomiast oczywiście nie twierdzę, że towar nic nie daje. Czytałem kiedyś taki artykuł, że towar na takim wysokim pułapie może dawać na przykład 10% do mojego totala. Czy to jest dużo, czy mało, czy to jest oczywiście prawda, to nie mnie to oceniać. No jeżeli pomyślę nad tym w ten sposób, czy wolę robić 800 w totalu, czy 880, to oczywiście wybiorę 880, nie? Ale to też chodzi o to, jakie masz plany na życie. W sensie, jeżeli bym chciał startować w federacjach, gdzie oczywiście nikogo się nie testuje, no to oczywiście musiałbym brać, żeby działać tak jak oni, to jest jak najbardziej fair. Natomiast jeżeli ktoś chce coś osiągnąć naturalnie, chce sprawdzić, co może osiągnąć naturalnie, to oczywiście czemu nie? Ja zamierzam na pewno przez jakiś czas patrzeć, co mogę osiągnąć naturalnie dla samej swojej satysfakcji. Czytałem kiedyś Erika Helmsa, co on mówił na ten temat. Jeżeli śledzicie temat trójboju, to wiecie, o co chodzi. I on tak naprawdę, to nie jest tak, że on nie bierze, czy też mówi, że nie bierze, dlatego że ma jakieś tam poglądy ideologiczne, ale właśnie dlatego, że jest ciekaw, co jest w stanie osiągnąć naturalnie. I wydaje mi się, że właśnie głównie z takiego założenia można wyjść. Po prostu sprawdzić, co możesz osiągnąć naturalnie. Ale wiecie, jak to jest? To jest trochę jak z grą w szachy. W szachach raczej ci ten doping dużo nie pomoże. W tych sportach sylwetkowych doping jak najbardziej dużo pomoże. W dwuboju może trochę mniej, w trójboju na pewno trochę bardziej. Jeśli chcecie brać, to jakby nic mi do tego, nie będę tutaj wyznacznikiem, ale wydaje mi się, że można całkiem sporo osiągnąć, zwłaszcza w młodym wieku, ponieważ w młodym wieku te poziomy hormonów są naprawdę mocno wywalone. Jeżeli masz fajną genetykę, już w wieku tych 16, 18, 20 lat jesteś w stanie coś fajnego osiągnąć, to oczywiście go for it. No i wydaje mi się, że głównym
przesłaniem, czy też podsumowaniem jest to, żeby nie patrzeć, nie zwracać uwagi na innych, nie? Żeby to nie jest tak, że o, on osiągnął wszystko dzięki sterydom, jak wezmę teścia, to będę taki jak on. Żeby niekoniecznie patrzeć na to, co robią inni, a raczej skupiać się na sobie, zwłaszcza jeżeli to dotyczy komentowania osób, których raczej nie znamy. Także ja się koncentruję na sobie, na razie zamierzam startować w federacjach, które są czyste, więc zamierzam pozostać czysty, oczywiście łącznie z paznokciami i tyłkiem. Dzięki. Dzięki za uwagę, to były trudne pytania. Ze mną sprawdźcie Instagrama Mlekoks. Niedługo będą kolejne części, także walcie w komentarzach wasze pytanka. Ej, tego trenu to heksa czy acetatu 2 ml? Nagrywa się jeszcze? Chyba nie. KFD zaczyna rozbój, ćwicz, jedz, śpi, powtórzka. KFD wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój.